Brakowało mi w tym meczu Glika na pewno. Bo Glik, gdyby był w tym spotkaniu, podejrzewam, że on by nie dopuścił do tego, bo gdybyśmy dostali pierwsze ostrzeżenie i bramkę na 2-1, to w cudzysłowie on by tam pozagryzał tych wszystkich obrońców, wszystkich pomocników, którzy by tam stali, bo tam większość się przyglądała w tym meczu w drugiej